I dzięki temu zyskamy naprawdę sporo już. Sprawdzę, gdzie mam farmy, mogę budować. Przydałoby się też ulepszyć trochę farmy, wiecie. A bo na razie olejemy farmy i skupimy się na działaniach wojennych. Yusugi. Anega Koi, czy ty masz wojnę z Yusugi? Masz wojnę. Sprzymierzeńcy. Może owo. Właśnie, może wy sobie weźmiemy sobie sprzymierzeńcę. Zarządy przymierza. Umiarkowane. W takim razie może... Denin. A cholera. Zarządaj przymierza. Nie chcę. Tak. Zarządaj przymierza. I zarządaj przyłączenia. Embarga. Prawo przemarszu. No powiedzmy, damy ci prawo przemarszu na 20 tur, co? Co ty na to? Fajnie. Nie chcesz tego? Świetnie. A może danina, co? O, 1000 złota. Nie chcesz. A w ogóle i ty masz pewnie dostatek, tak jest. O, zobaczcie, wskoczyło nam na potężny. Świetnie. Coraz lepiej to idzie. W sumie możemy z nim pohandlować. Z żadnej umowy handlowej. Ale oni nie chcą. No to nie. W takim razie... Jeszcze raz. Wszystko. Świetnie. Coraz mniej klanów mamy na mapie. I przy okazji, wiecie co? Przejdziemy się po jego ziemi. I zobaczymy, co on tu knuje. Tak, tutaj niczego nie ma. Świetnie. Ale tutaj musimy już będziemy musieli coś zwerbować. Albo kogoś. Co nie będziemy na razie ruszać. I kolejna tura. Całkiem sporą państw już mamy. Znaczy naprawdę duże. Gdybyśmy uderzyli w serce Chosokabe, czyli w tą wyspę, moglibyśmy ją przejąć, bo on tam pewnie nie ma dużej armii. Pewnie jego armia jest na kontynencie. Nie na kontynencie, tylko na głównych wyspach. Japonia składa się z czterech wysp. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Tu nie pamiętam za nic nazw. Więc tak. Werbunek. Co możemy tu zwerbować? W zasadzie niewiele. Łucznicy by się przydali. Dwa oddziały łuczników. Bo jakim idzie tutaj werbunek? Takie nieźle. Tutaj. Tak samo. Świetnie. Bo z tej strony chyba nikt mi nie będzie zagrażał. Ulepszymy sobie ten zamek, o którym mówiłem. Armia. I jeszcze sobie ulepszymy ich. Znaczy, wybudujemy. Świetnie. Tu 14 tury, jeszcze bardzo długo, więc na razie nie będziemy się tam zajmować tym. Tu zostawię tą armię, jakby wiecie, musiał się cofnąć błyskawicznie mniej więcej tutaj. To muszę mieć tą armię w pogotowiu. A swoją ekspansję będę właśnie kierował na północ, by już zająć całkowicie północ. I dopiero wtedy będzie można cokolwiek zrobić. I co, kolejna tura. Zobaczymy, czy się uda przekupić właśnie czego. To by było miłe. Wiecie, ja cały czas się... Ja nie, staram się nie robić sobie jakichś zbędnych... Nie można tego przekupić. To pewnie rodzima osada, której się nie da przekupić. Ale zobaczymy, czy da się do nich dojść. Przy okazji odkryjemy sobie trochę mapy. Przekup armię, aresztuj. No, aresztujemy. Zobaczymy, czy uda się aresztować jego generałów. Generała i może od razu go stracimy. Zamożność. No, całkiem zamożna prowincja. Dobra, w takim razie my wyjdziemy stąd. Wy zostaniecie tutaj. Świetnie. I chciałbym od razu przejąć to miasto. Echigo. Świetnie. Tylko wypowiemy mi najpierw wojnę.
wypowiedz wojny. Nie, nie będziemy wyzywać naszego sojusznika, on już tak już jest naszym wrogiem. Znaczy, on nie tak jest już jego wrogiem, więc nie widzę konieczności powołania się na sojusznika. Tak samo tutaj dalej będziemy czekać, aż kolejni Nundachi będą się budować. Mam 4 oddziały Nundachi, świetnie. W takim razie wybudujemy sobie jeszcze samurajowi z Yari. Nie, o właśnie. Potrzebuję 4 oddziały z Naginatami. Bardzo fajnie to idzie. Świetnie, kolejna tura. Jak się nazywa ten... Nieważne. Później tak go zmieciemy. Świetnie. Blokada portu. Co? Zerwano umowę handlową z Czoskabe. Ostrzeżenie. Owatatsumakiego. Mój panie, mnisi mówią, że o gromadzeniu się wielkich żółwi przy naszych brzegach, co uważam za znak zesłania przez Owatatsu... Boże, kogoś tam... Obawiamy się podstępnych fali, błagają, by ukoić gniew Boga Morza. Coś nowego. Nie mamy ani czasu, ani pieniędzy do marnowania na błahe przesądy. Zorganizujemy Shiomatsuri we wszystkich prowincjach leżących nad wodami. No świetnie, wszystkie moje prowincje leżą nad wodami prawie. Nad wodami, owa, co kogoś tam należy zadbać o to, by nie szczędzono kosztów podczas przygotowania stosunkowego rytuału. Współczucie Buddy. Nawracanie ludności na buddyzm plus 1, skarbiec minus 1000. Mnisi mówią. Współczucie Buddy. Nawracanie ludności na buddyzm plus 1 do zapału religijnego. Wiecie co, to nie jest drogie. A, kurwa. Nie jestem aż tak bogaty, że dobra, zignoruj znaki. Nie będziemy się w to bawić. I zaraz zniszczymy go, bo on mi znowu blokuje port, no. Głupi chuj. W takim razie aresztuj. Osądzone i stracone, świetnie. I w następnej turze go przejmiemy. A tutaj już powoli budujemy kolejną armię potężną, bardzo potężną. Przydałby mi się jeszcze może, więc tak, ilu mam już tutaj? Mam dwóch. Dwa oddziały samurajzja z tymi. Wziąłbym sobie jeszcze, właśnie, dwa oddziały tych zwykłych. I może dwa oddziały... Łuczników zwykłych też. No i będzie całkiem fajnie. Do tego jak tutaj idzie? Werbunek? Armia? Całkiem nieźle. Zwerbujemy jeszcze jeden tych, jeden tych. Świetnie. Muszę się tam zabezpieczyć z tamtej strony, bo coś czuję, że niedługo też nastąpi atak. W sumie mam już 4 armie. Mam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą tworzę. I to chyba najsilniejszą ze wszystkich. A dowództwo nad nimi przekaże sam Daimo obejmie dowództwo. Świetnie. Mamy Chosokabe. Czy mogę z nimi zażądać umowy handlowej? Nie chcecie, tak? Szkoda. Bardzo by mi się przydała. Sugishimazu Date. Nie. To na razie poczekamy w takim razie. No i wielka armia Date idzie. No nic, będzie trzeba wyjąć jednak nasze wojska troszkę wcześniej. Ten drut wypowiedział ci wojnę, Urukami. Przymierzeńcy przeciwnika, Yamama, Olera. Zobaczymy, czy nasz sojusznik będzie chciał z nami... Tak, zostanę, zobaczcie, mamy wiernego sojusznika. Dobrze, że go wtedy nie zaatakowałem. Skąd się ten gość weźmie w ogóle? Wiecie co? On pewnie też zgodził się na wojnę, ponieważ sam chciałby rozszerzyć swoje terytorium.
dlatego zgodził się na wypowiedzenie tej wojny. Dobra, automatyczne rozstrzygnięcie, nie będziemy się tu na pewno bawić. To miasto na pewno splądruje. Zobaczymy, ile kasiory za niego dostanę. Bo to jest ich stolica, powinno być całkiem sporo. No, 10 tysięcy. Plądrowanie. Świetnie. Od razu zaprawimy zamek, żeby oni się nie burzyli, a resztę olejemy. Nie, nie przekupuję jednak. Czy Yusugi jeszcze gdzieś jest w takim razie? Nie, niemożliwe. Świetnie. W takim razie ciebie cofniemy. Albo nie, wiecie co? Tam go na miasta, nadzoruje armię. A przeciwko tym wreszcie wyciągniemy naszą nową armię właśnie. Za jeszcze jedną turę. Bardzo się cieszę. Dobra, tutaj koniec. No tak, by się faktycznie przydało kogoś mocniejszego, może dobra, przejdźcie tam. Tutaj werbujemy jeden oddział. Może jeszcze jeden oddział łuczników, który by się przydał. Świetnie. I też przemieścimy tych tutaj. Będziemy od razu sobie zbierać, wiecie, armię. I weźmiemy naszego Daimo. Tak jest. A także doświadczone oddziały łuczników, plus może dwa oddziały Shigaru Yari, zwykłych. Tak, połączcie się z nimi. I stworzymy czwartą armię. Nie, pierwsza, druga, trzecia... Tak, czwarta. Czwarta armia. To będzie już coś. Dobra, naprawimy te wszystkie rzeczy. Bo tak, jak twój honor w ogóle? Lojalność. Masz małą lojalność. To będzie trzeba zmienić. Dlatego dałem ci Metsukę. Albo mam inny sposób, wiecie? Poczekajcie. Gdzie jest moja rada rodziny? Rodzina i rada. Tak jest. Potrzebuję ciebie. Adoptuj, co? Komisarz wojny. Też by się przydał. Też masz niską lojalność. To co? Komisarz wojny? Tak. Albo nie, poczekajcie. Adoptujemy go. Ta córka jest jeszcze dość młoda, więc na razie nie. Komisarz do spraw finansów w takim razie będziesz. Będziesz komisarzem do spraw finansów. Świetnie. I to rozwiązało problem z jego lojalnością wobec mnie. Czy... co ty masz w ogóle na mnie idziesz? Ty idziesz za mnie za samymi Ashigaru, tak? Dobra. W takim razie ja wycofam ich do tego zamku. Nie chcę tracić tych 200 łuczników. To będzie głupie, jeśli ich stracę. A przyjdę sam z odsieczą drugą armią. Dobra, koniec tury. Idziemy dalej. Nie wiem, czy mu się uda w ogóle dojść w tej turze do tego miasta. No właśnie, on straci kolejną turę. Ten biały kolor na minimapie to my. Coraz lepiej idzie. I desperacka próba... oblężony zamek, tak? Rosną niepokoje. Hitachi. Hitachi rosną niepokoje, tak? Dobra, to w takim razie trzeba będzie ci zwerbować. Tutaj jest dwa, z jeden oddział. Świetnie. Wy tutaj. Wy też. I może tak. Tutaj mamy całkiem niezłą armię. Naprawdę niezłą. W samej turze dojdą kolejni. A tutaj się budują kolejni z naginatami. Świetnie. Na pewno jedna z najsilniejszych armii, jaka jest. A tak. Mamy dwie prowincje, które się trochę niepokoją. Trzeba temu jakoś zaradzić.